Agnieszka, witam Was w nowym vlogu. Ja właśnie szykuję się do pracy, więc nie ma za dużo nagrywania o poranku, także biorę się trochę za malowanie, wypiję sobie kawkę. Chwilkę może jeszcze zdążę poczytać i lecę na siłownię. Wczoraj nie udało mi się nic nagrać, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że miałam jakiś problem znowu z telefonem. Czy kogoś to jeszcze w ogóle dziwi, że miałam problem z telefonem? Pewnie nie. I pamięć w moim telefonie została całkowicie jakoś zablokowana i nie mogłam przesłać poprzedniego vloga na dysk, więc nie miałam miejsca na nagrywanie nowego. Także z życia vlogerki. Dzisiaj mam w planach iść oczywiście na siłownię, zrobić treningi personalne, a z racji tego, że jestem na bieżąco w miarę z planami żywieniowymi i tak dalej, to jak tylko wrócę, to szybko coś zjem, jakieś płatki z mlekiem, tak wiecie, naprawdę na mega szybko. I chyba jadę do Manu wykorzystać bon, który dostałam w prezencie na święta. Teraz mam jeszcze jakieś 40 minut dla chillerka, więc siadam sobie z książką i czytam. W ogóle dzisiaj jest minus 10 stopni, a odczuwalną pokazuje minus 20, minus 19 konkretnie. A właśnie obejrzałam poprzedni klip. Bardzo przepraszam za jakość, bardzo przepraszam za prześwietlenie. Nie pomyślałam o tym, że skoro mam okno za głową, to praktycznie nic nie będzie widać. Welp, zdarza się. Udało się. Zrobiłam zakupy. Już Wam pokazuję, co kupiłam. Za chwilę. Ogólnie nie ma tego jakoś mega dużo, ale tak przede wszystkim kupiłam książki oczywiście. O zmierzchu Marcie Niedźwieckiej. O uczuciach, relacjach, seksualności, no i sensie życia oczywiście. Niedługo mi się pewnie skończą krębili z HM, bo nie mają superkowe te ciuszki sportowe. Kupiłam sobie takie zwykłe czarne, bo nie mam. Blizny bez szwowy. SPF. No i królów dzisiejszego. Czyli mam całą serię oficjalnie. Ja już jestem trochę w sumie w trakcie dnia. Byłam na pazurkach. Nie wiem, czy widać, zaraz Wam pokażę w lepszym świetle. Teraz siadam z herbatką, o dziwo. Ja nagle stałam się w ogóle taką tea girl, a nie coffee girl. Nie wiem, co się stało, ale jakoś nie mam ostatnio ochoty za bardzo, żeby pić jakoś więcej kawy. Piję jedną, max dwie dziennie i do tego wtedy faktycznie, kiedy czuję, że potrzebuję tej kawy. Więc nie wiem, co się wydarzyło. Czy ta kwestia pogody i nagle tak poczułam, czy coś się we mnie odmieniło. Ale byłam też na zakupach. Uzupełniłam sobie warzywka, uzupełniłam jakieś tam najpotrzebniejsze produkty. Także teraz siadam z herbatką i będę kończyła książkę. Zrobiłam sobie też przed chwilą obiad, ale taki mega najprostszy. Sos pomidorowy, pokruszone tofu, trochę dzieciorki, przyprawy, makaron i za jakąś godzinkę sobie zjem, a później idę zrobić swój trening i mam jeszcze trening personalny. Także dzisiaj mam taki mega, mega rozstrzelony dzień. No ale jest spoko. Także odżywka białkowa i płatki i książka.
książki. Te książki to jest coś tak absolutnie przedziwnego i niespodziewanego. Coś takiego, że po prostu totalnie nie wiadomo, o co chodzi. Nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę. Czytam i nie wiem, a jednak nie potrafię przestać czytać. Styczeń to jest taki mega intensywny miesiąc w mojej branży, w sensie w branży fitness, bo dużo osób zaczyna trochę dbanie o zdrowie, dużo osób powraca. Grudzień to jest z kolei taki miesiąc, gdzie jest mocne wyciszenie, więc ten vlog po raz kolejny będzie prawdopodobnie mega krótki i bardzo chaotyczny, bo jestem bardzo zajęta i no, jest to problematyczne. Dodatkowo, no jak wiecie, mieszkam teraz po pierwsze nie sama, bo nie wynajmuję sama mieszkania, tylko ze współlokatorami i trochę się wstydzę nagrywać przy nich. Już przy Piotrku, jak jeszcze mieszkaliśmy razem, to się mega wstydziłam. Teraz mam mega ciężko, bo jednak tutaj wydaje mi się, że wszystko słychać, więc nagrywanie jest utrudnione i trochę jestem zawstydzona. Zastanawiałam się, czy w ogóle uprzedzać się współlokatorów, że jak coś, to robię różne nagrywki czasami, czy nie, czy po prostu robić swoje. Ojejku. No, oczywiście nie jest to mój najlepszy czas tak prywatnie, to zawodowo się bardzo, bardzo, bardzo dobrze czuję w tej chwili. I mam mega flow. I wymyśliłam bardzo dużo rzeczy, które chciałabym zrobić. W pierwszej kolejności to będzie właśnie ta gotowa dieta vegan, high protein. Już się nie mogę doczekać, jak zacznę rozkłaniać nad posiłkami. Na razie rozpisałam tylko taki ogólny plan, bo tylko na to miałam czas tak naprawdę. A jeszcze też w międzyczasie trochę odpoczynku chciałabym jednak łapać. Więc wiecie, co jest moim problemem? Moim problemem jest to, że albo jak ćwiczę, to tak jak miałam przed chwilą, nie miałam vibe'u, albo muszę się mega powstrzymywać, żeby nie cisnąć siebie i swojego ciała za mocno. Bo jak mam vibe, to chcę tak, wiecie, dowolić samej sobie i swojemu ciału. W ogóle nie zapisałam się też dzisiaj na rowerki z koleżanką tutaj, która pracuje na recepcji. Więc jeszcze po pracy chyba pójdziemy na zajęcia takie grupowe z rowerów. Ale zobaczę, jak się będę czuła, bo jak będę bardzo zmęczona, to odpuszczę, bo też jestem w miarę rozsądna. Jakbyście się zastanawiali, to poszło na te rowerki i to było samobójstwo. Po prostu po ciężkim treningu, po pracy, jeszcze te rowerki, to czułam się i jak galaretka, jak taki glutek bez kości. Piątek. Dzisiaj mam tylko jeden trening personalny, więc jak wrócę, to w moich planach jest siedzenie i kminienie nad tymi gotowymi dietkami vegan high protein, bo to pierwsze moje wolne popołudnie od bardzo dawna, więc poświęcę je na jakieś planowanie, bo też dużo osób do mnie napisało w ogóle na Instagramie, że są bardzo zainteresowane tymi dietami, więc się cieszę, bo wydaje mi się, że trafiłam chyba po prostu w potrzeby jeszcze nie do końca zaspokojoną, żeby diety wegańskie właśnie były takie high protein. Zobaczymy jeszcze, czy w ogóle mi się to uda, bo jak wiecie, no ja teraz jak mieszkam w tym mieszkaniu, no to trochę utrudnione działanie. Ciężko na pewno będzie testować przepisy i tak dalej, ale już się dowiedziałam z moją siostrą, że jak coś, to będę mogła do niej po prostu przychodzić i te przepisy nagrywać. Także kawka i lecimy z tym dniem.
Wiecie, czemu to jest jedno z najpiękniejszych widoków? Jakie można mieć, ponieważ jest piątkowy wieczór, jest godzina 18:45. Jeszcze nie ma 19, jest piątek. Ja mam chłodzące się w lodówce piwko zero, końcówkę książki, która jednocześnie jest końcówką serii do przeczytania. I mam cały czas świata, jaki chcę, bo jutro rano nie pracuję.